Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Państwa na dzisiejszym szkoleniu, które zorganizowane jest przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który ma siedzibę na Bojowej oraz Regionalne Muzeum w Muszynie. Dzisiejszym tematem dzisiejszego szkolenia będzie uprawa ziół i ich zastosowanie. Dziękuję Ci bardzo. Już mnie tutaj Danusia przedstawiła, że jestem specjalistką do spraw wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki, ale jak Panie i Panowie sobie zdajecie sprawę, to jest tak temat szeroki, że nie można być wąskim specjalistą w tym wielkim zakresie, więc uprawa ziół nie jest moim najmocniejszym akcentem, ale postaram się króciutko przedstawić przygotowaną prezentację, to co mogłam tutaj na dzień dzisiejszy przygotować. Zioła uczestniczyły w życiu człowieka już od wielu, wielu lat, więc do dziś zresztą są przez niektórych bardzo mocno wykorzystywane, czy w żywieniu, czy w leczeniu. Natomiast był okres wielkiego boomu na leki syntetyczne, na antybiotyki, gdzie zioła straciły na swojej wartości, ale nawet kiedyś, będąc w Skansenie Sądeckim, oglądałam dom zielarki i dawniej zielarka to była jedna z takich ważniejszych osób na wsi, która potrafiła uleczyć, która potrafiła nie tylko zwierzęta, bo najczęściej zwierzęta, ale potrafiła także leczyć ludzi, pomagać. I do dziś to te zioła pozostały na takim marginesie, ale ostatnio troszeczkę większa moda na nie nastąpiła. Przejedliśmy się, że tak powiem, tych leków syntetycznych, które mają wielokrotnie działanie uboczne albo nie mają takiego działania, jak powinny mieć. Natomiast zioła, czy owoce, czy warzywa, które też są pół na pół ziołami, możemy stosować, jeżeli ich stosujemy z umiarem, stosujemy odpowiednio z zaleceniami, to możemy liczyć na to, że działanie ich będzie bardzo dobre. Ja tu Państwu przygotowałam kilka takich eksponatów z własnego ogródka, co mogłam, to łapnęłam. Jest tu między innymi i szałwia, którą na co dzień, i ona oprócz tego, że jest w ogródku, jest piękna i ozdobna, bo mam dwie takie odmiany szałwi, tworzy piękne kobierce. Oprócz tego na bieżąco jest wykorzystywana w moim gospodarstwie do dodawania do sosów, do sałatek, bo na to jest przeznaczona. Szałwia, wiadomo, jest antyseptyczna silnie, wzmacnia trawienie, więc bardzo często ją wykorzystuję. Jest też macierzanka, piękny zapach. Jest barwinek, które tutaj z Pani jedna stwierdziła, że to jest wielki chwast w ogrodzie. Owszem, bardzo silnie się rozrasta i też trzeba z umiarem, oprócz tego, że ma takie zalety dekoracyjne w ogrodzie, można ją wykorzystywać różnie do leczenia, a w jakim celu za chwileczkę tutaj sobie z prezentacji powiemy. Z tym, że trzeba uważać, bo są często zioła, które możemy wykorzystywać, ale trzeba bardzo uważać. Tak konwalia, tak napastnica, tak jak barwinek, ponieważ mają również w większych ilościach właściwości trujące. Wrotycz, który jest świetny, ale niestety przy przedawkowaniu może się okazać trujący. Jest też lawenda, która co prawda nie jest naszą taką typową rośliną uprawną, ale w ogródkach bardzo często teraz widzę i się znajduje. I oprócz tych walorów, że ona tam wykorzystuje się jako roślinę przeciwmolową, przede wszystkim te woreczki, saszetki do szaf, bardzo często z lawendą się wykorzystuje. Mam tu ususzoną miętę, która mimo, że już 2 lata jest ususzona, ja tu Państwu puszczę, jeżeli sobie rozetrzecie, ten mocny aromat świadczy o tym, że ona jeszcze te właściwości swoje odpowiednie ma. No i cóż, chciałam Państwu tylko uzmysłowić, i to wszyscy wiedzą i wykorzystują i na co dzień stosują, bo jeszcze tutaj mam gałązkę rozmarynu, bo bardzo często dzisiaj można kupić te zioła w doniczkach i one też takie ozdobę kuchni tworzą, a oprócz tego możemy na bieżąco je wykorzystywać. Można kupić bazylię, można kupić rozmaryn, można kupić nawet pietruszka, która też jest warzywem i jednocześnie ziołem. Natomiast bardzo często teraz w sprzedaży mamy majeranek, mamy bazylię, mamy zioła prowansalskie, które te mieszanki, właściwie to z Morza Śródziemnego, z Francji, bardziej do nas przyszły, ale my też możemy sobie taki skład mieszanki zrobić. Te zioła prowansalskie robią bardzo wielką furorę teraz
w żywieniu, ponieważ no, skład tej mieszanki jest bardzo, bardzo dobry. Nawet suszony rozmaryn, kminek mielony. Możemy te wszystkie zioła kupić. Możemy też kupić tymianek. Ja mam tu tylko taki wycinek, który na co dzień stosuję, ale tych ziół można naprawdę szeroki asortyment wykorzystać. Cóż w ogródku? W ogródku jeszcze może być nagietek. I nagietek jest naprawdę wspaniałą rośliną. My go nie doceniamy. Właściwie to płatki z nagietka, bo je się suszy. Ale nalewki z nagietka, jakieś wywary są przy chorobach skórnych, nawet ostatnio wyszły badania, że są przeciwnowotworowe, że goją dużo, leczą takich nowotworowych zmian. Więc można nawet w tym celu je wykorzystywać. Poza tym wszystkie z tych ziół, oprócz tego, że są na żywo uprawiane w ogródku, możemy też kupić w aptece, ponieważ tak jak tu wspomniała koleżanka, jest herbapol nasz, który skupuje te susz i później z tego powstają herbatki. Czy melisa, czy mieszanki, tak jak tu polecam herbatkę, nawet nazywa się wsparcie na starcie, czyli z rana taką herbatkę z jeżyną odpornościową możemy sobie wypić.